Gdy byłem małym chłopcem, tata zaprowadził mnie na pierwszy trening. Mając 9 lat, stoczyłem swoją pierwszą walkę. Miałem już 89 walk amatorskich, z czego wygrałem 85. Na ringach zawodowych stoczyłem 4 walki, z czego wygrałem 3. Każdego dnia dążę do doskonalenia moich umiejętności. Nie chodzę do pubów, klubów, nie piję, nie palę. To nie dla mnie. Trenuję 7 razy w tygodniu. Każdy może trenować, ale nie każdy może walczyć. W ciszy i w skupieniu czekam na wyjście na ring. Przed walką nie czuję strachu, towarzyszy mi tylko zdrowa adrenalina. Potrafię przyjąć na siebie mocne ciosy, ale oddaję ze zdwojoną siłą. Na ringu słyszę tylko to, co chcę usłyszeć i kogo chcę usłyszeć. Ostatnie 10 sekund walki podkręcam tempo i dążę do wygranej. Żeby być najlepszym, trzeba się poświęcić. Moim celem jest bycie najlepszym. Nazywam się Konrad Dąbrowski. Jestem najmłodszym pięściarzem w historii polskiego boksu zawodowego.